nie metody przepisywania leku na konkretne schorzenie. U tego pacjenta stwierdzono zachwianie równowagi organizmu objawiające się sztywnością oraz osłabienie wątroby. Przepisano preparat ziołowy Chai Hu Jia oraz Long Gu Li Tang. Preparat zawiera 10 składników. Dla chińskich receptur ziołowych ważne są patologiczny stan pacjenta oraz jego budowa fizyczna. Dwaj pacjenci z punktu widzenia medycyny zachodniej cierpiący na tę samą dolegliwość mogliby więc otrzymać dwie różne recepty. Nawet przy zastosowaniu takich samych surowców proporcje zmieniają się tak, by odpowiadały danemu pacjentowi. W tym przypadku wyłączono jeden ze składników żywień. Jest skuteczny w leczeniu zaparć, ale budowa fizyczna pacjenta wskazuje na skłonność do biegunek. Chińskie zioło lecznictwo jest najskuteczniejsze wtedy, kiedy recepty są starannie dostosowane do indywidualnych potrzeb chorego. Ogólnie uważa się, że chińskie zioła wywołują niewielkie skutki uboczne. Ale zioła to także substancje obce dla ludzkiego organizmu. Nie mogą nie mieć skutków ubocznych. Jest bardzo niebezpieczne, gdy pacjent decyduje się przyjmować chińskie zioła bez konsultacji z lekarzem. Chińskie leki ziołowe mimo wszystko są lekami, a to zawsze oznacza istnienie skutków ubocznych. Niektórzy ludzie twierdzą, że ich nie ma. To nieprawda, są. Zioła to leki, więc są i skutki uboczne. W większości przypadków występują z powodu złego stosowania leków, kiedy chińskie zioła przyjmuje ktoś, kto ich nie potrzebuje lub stosuje w wyniku uproszczonej diagnozy na podstawie objawów albo nazwy choroby. Jest to po prostu kwestia złego zastosowania. Najwięcej przypadków wystąpienia skutków ubocznych zdarza się z powodu niewłaściwego stosowania leku. Ale nawet w sytuacji, gdy chińskie zioła spowodowały skutki uboczne, nie ma danych, by można było mówić o skutkach śmiertelnych. Mogą wystąpić kłopoty żołądkowe, biegunki, wymioty, ale nic poważniejszego. Chińskie preparaty ziołowe przygotowuje się z różnych surowców dobieranych po kilku tysiącach lat doświadczeń. Większość nie skutkuje natychmiast, nie działają gwałtownie. Działają powoli, łagodnie przywracając równowagę organizmu. Ich wykorzystywanie wiąże się ściśle z codziennym życiem zwykłych ludzi, dla których stanowią niezbędny środek do zachowania zdrowia. Wyniki mądrości wschodu w postaci zastosowania chińskich ziół znalazły stałe miejsce we współczesnej praktyce medycznej. Oto wirus typu B wywołujący zapalenie wątroby. Jeśli zapalenie zostało wywołane tym wirusem, przechodzi w stan chroniczny. Leczenie jest długotrwałe, a stan chorego to poprawia się, to znów pogarsza. Jest to choroba, w której komórki wątroby ulegają zniszczeniu nie bezpośrednio przez sam wirus, ale wskutek jego inwazji. Wirus zapalenia wątroby, który wniknął do ludzkiego organizmu, dostaje się do komórki wątroby. Białe ciałka krwi, nieustannie patrolujące ciało, odnajdują go i niszczą wraz z zainfekowaną komórką. Gdy ten stan obejmie liczne komórki, nazwiemy go ostrym zapaleniem wątroby. Jednak komórki wątroby mają duże zdolności regeneracyjne, więc jej zniszczona część zostanie w końcu przywrócona do zdrowia. Tu widzimy białe komórki krwi atakujące komórki wątroby. Komórki białe to białe ciałka krwi. Przywarły do komórek wątroby. Mimo że niszczenie komórek wątroby przez białe ciałka krwi wywołuje przejściowy stan zapalny, to ma istotny skutek w postaci zniszczenia atakujących wirusów. Co by się stało, gdyby białe ciałka krwi nie wykazywały dostatecznej aktywności? Gdyby białe ciałka krwi nie były w stanie całkowicie wyeliminować wirusów, mogłyby one zainfekować większą liczbę komórek wątroby. Oznaczałoby to ciągłą infekcję nowych komórek wątroby i ciągłe niszczenie zainfekowanych komórek. Stan określany jako chroniczne zapalenie wątroby. Współcześnie wzrasta zainteresowanie chińskim preparatem ziołowym zwanym Xiao Chai Hu Tang, służącym do leczenia tego kłopotliwego schorzenia. Jak on działa? Przeprowadzimy doświadczenie na myszy i przekonamy się, jak preparat działa na komórki odpornościowe, rodzaj białych ciałek zwanych makrofagami.
Makrofag to rodzaj komórki odgrywającej ważną rolę w usuwaniu obcych substancji z organizmu. Na makrofaga z lewej podziałano preparatem Xiao Chai Kutang. Teraz aktywnie pochłania otaczającego bakterie. Jest wyraźnie ruchliwszy od makrofaga z prawej, któremu nie podano preparatu. Makrofag nie tylko sam atakuje obce ciała, ale wydaje także rozkaz ataku innym białym ciałkom krwi. Makrofagi, które wykryły inwazję wirusa zapalenia wątroby, alarmują. Postawiły w stan pogotowia inne białe ciałka, które mobilizują siły do ataku. Uważa się, że preparat ziołowy Xiao Chai Kutang pobudza aktywność makrofagów, dzięki temu wzmaga zdolności obronne innych białych ciałek krwi. A jednak nie zawsze jest to pożądany skutek. Jeśli białe ciałka rozpoczną niszczenie komórek wątroby na wielką skalę, nie będzie ona w stanie regenerować się. W efekcie nastąpi jej rozległe zniszczenie. Oznacza to, że należy zadbać o utrzymanie równowagi między eliminacją wirusów i unikaniem dużego zniszczenia wątroby. Stało się oczywiste, że Xiao Chai Kutang nie działa tylko poprzez wzmaganie aktywności odpornościowej organizmu, ale również powstrzymuje tę aktywność, jeśli posuwa się ona za daleko. Pobrane myszy komórki wątroby poddano działaniu substancji, która wywołuje stan przypominający zapalenie wątroby. Duży biały obszar to martwe komórki. Na te komórki podziałano tą samą substancją, ale podano im także Xiao Chai Kutang. Widać, że biały obszar jest mniejszy. Zniszczeniu uległo mniej komórek wątroby. Lek nie tylko wzmaga ich odporność, ale pozwala zachować właściwe proporcje, zapobiegając nagłemu nadmiernemu zniszczeniu komórek wątroby. Xiao Chai Kutang działa na dwa sposoby. Powoduje niszczenie komórek wątroby, by wyeliminować wirusy, a jednocześnie zapobiega ich nadmiernemu niszczeniu, umożliwiając normalne funkcjonowanie wątroby. Kiedy równowaga między tymi dwoma działaniami zostaje zachowana, wątroba może wrócić do normalnego stanu. Wzmaganie reakcji odpornościowych i zmniejszanie reakcji zapalnych to działania przeciwstawne, ale konieczne, by organizm mógł normalnie funkcjonować. Uważa się, że chińskie zioła wywołują tak przeciwstawne skutki. Najnowsze badania wykazują, że Xiao Chai Kutang wywołuje skutek w postaci wzmożenia zdolności organizmu do zachowania homeostazy, równowagi funkcjonalnej i do wyleczenia się w przypadku zakażenia. Ponieważ Xiao Chai Kutang wzmaga odporność organizmu, podjęto badania nad możliwością wykorzystania leków dla pobiegania chorobom nowotworowym. W leczeniu raka stosuje się obecnie wiele metod: interwencję chirurgiczną, naświetlanie, chemioterapię, ale raka w rozwiniętej postaci nadal trudno wyleczyć. Pod patronatem Uniwersytetu w Osace w 6 szpitalach podjęto badania nad zapobieganiem rozwojowi raka wątroby u pacjentów cierpiących na jej chroniczne zapalenie. Badano przypadki występowania raka wątroby u 260 pacjentów. Obserwowano ich 5 lat. Podzielono ich na dwie grupy. Jednej podawano Xiao Chai Kutang, drugiej nie. W grupie, której podawano preparat, zanotowano rzadsze występowanie przypadków raka wątroby. Możliwe, że lek atakuje rozwijające się małe kolonie komórek raka i zapobiega ich dalszemu rozmnażaniu. Rak zaczyna się wtedy, kiedy pojedyncza komórka staje się rakowata. Następnie mnoży się logarytmicznie, tworząc 2, potem 4, 8, 16 komórek i tak dalej. Raka możemy wykryć tylko wtedy, kiedy osiągnie około centymetra średnicy. Wtedy oznacza to już obecność setek milionów komórek rakowych w organizmie. Dawniej sądzono, że przy wczesnym wykryciu obecności komórek rakowych można je zniszczyć stosunkowo słabymi lekami. Dotychczas godziliśmy się na występowanie ubocznych skutków leków, skupiając się tylko na niszczeniu komórek rakowych, nawet jeśli to oznaczało niszczenie innych organów ciała. Zmieniłem swój stosunek do tej sprawy. I myślę, że ciało łatwiej zniesie niszczenie komórek rakowych, kiedy guz jest jeszcze niewielki. To jest zapobieganie.
Wierzę, że kontynuując badania, możemy odnieść zwycięstwo w walce z rakiem.